Cześć, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku, w którym wchodzimy w temat, który jest coraz bardziej obecny w naszych rozmowach i mediach, a mianowicie narcyzm. Zapewne słyszałeś o narcyzach, tych, którzy zawsze muszą być w centrum uwagi, manipulują innymi i nie zważają na emocje otaczających ich ludzi. Ale jak rozpoznać taką osobę w swoim otoczeniu? A co ważniejsze, jak nie dać się wciągnąć w ich grę? Dzisiaj rozłożymy to na czynniki pierwsze, w prosty, ale taki głęboki sposób. Opowiem Wam o najważniejszych sygnałach ostrzegawczych i podpowiem, co robić, gdy masz wrażenie, że ktoś manipuluje Tobą. Czym tak naprawdę jest narcyzm? Co to dokładnie znaczy? Narcyzm to coś więcej niż tylko przesadne uwielbienie siebie. W psychologii mówimy o narcystycznym zaburzeniu osobowości. To zaburzenie, w którym dana osoba ma wyolbrzymione poczucie własnej wartości, brak empatii i głęboką potrzebę podziwu. Tacy ludzie mają tendencję do umniejszania innym, aby samemu poczuć się lepiej. Ale uważaj, bo nie każdy, kto lubi dobrze wyglądać czy opowiada o swoich sukcesach, to od razu narcyz. Narcyzm to przede wszystkim manipulacja. Narcyz potrafi wykorzystywać innych do osiągnięcia swoich celów, nie licząc się z ich potrzebami czy uczuciami. Wyobraź sobie sytuację, że masz w pracy kolegę, który zawsze musi być na pierwszym planie. Kiedy odnosisz sukces, on umniejsza twoje osiągnięcia. A gdy coś mu się udaje, to oczekuje, że cały zespół będzie go podziwiał. Co więcej, nigdy nie zauważa twoich potrzeb, a kiedy poprosisz o pomoc, to ma wymówkę, na przykład, że jest zbyt zajęty. To klasyczny przykład narcyzmu w praktyce. Z jednej strony narcyz nie znosi, gdy ktoś mu zagraża, a z drugiej czuje, że wszystko mu się należy. Jak rozpoznać narcyza? 5 kluczowych sygnałów. Brak empatii. Narcyz nie potrafi wczuć się w sytuacje innych i kiedy masz problem, może cię zignorować lub wręcz powiedzieć, że przesadzasz. Po drugie, wieczne pragnienie podziwu. Narcyz żyje dla pochwał. Jeśli nie dostaje uwagi, to zaczyna się irytować lub działać w sposób, który zwróci tą uwagę z powrotem na niego. Po trzecie, manipulacja. Narcyz potrafi manipulować otoczeniem, wykorzystując emocje innych dla swoich celów. Możesz poczuć, że robisz coś, czego nie chcesz, ale z jakiegoś powodu czujesz się winny, kiedy odmawiasz. Po czwarte, brak odpowiedzialności. Narcyzi nigdy nie przyznają się do błędów. To jest zawsze wina innych. Czy coś poszło nie tak w projekcie, to z pewnością nie z ich winy. I piąte, problemy w relacjach. Narcyzi nie potrafią utrzymać zdrowych relacji, ponieważ zawsze muszą kontrolować drugą osobę. Relacje z narcyzem są pełne napięcia emocjonalnego, w ogóle emocjonalnego chaosu. No ale jak sobie radzić z takim narcyzem? Co zrobić, jeśli taki narcyz pojawił się w twoim życiu? Po pierwsze, wyznacz granice. To jest najważniejsze. Ale jak już wspomniałam we wcześniejszych podcastach, najlepiej jak to będą takie ciche narcyze. Bo narcyz będzie testował, jak daleko może się posunąć. Jeżeli usłyszy, jakie są twoje granice, to będzie je chciał przekraczać. Po prostu ustal to ze sobą, po cichutku. Że w danym momencie, jeżeli przesadzi, to na przykład wyjdziesz z pokoju. No nie mów mu tego, tylko po prostu wprowadź to w życie. Wyjść z pokoju. Nie dawaj się wciągnąć w grę. Narcyzi uwielbiają prowokować emocje i kluczem jest pozostanie spokojnym i neutralnym. Nawet gdy czujesz, że wszystko w tobie wrze. Kiedy nie dasz się sprowokować, to wtedy narcyz traci kontrolę. Zwracaj uwagę na manipulację. Narcyz może cię emocjonalnie szantażować, wywoływać poczucie winy albo stosować inne manipulacyjne sztuczki. Ważne, abyś był tylko świadomy i umiał odpowiednio zareagować. Przykład. Masz szefa, który manipuluje swoimi pracownikami, zasypuje ich komplementami,
ale gdy ktoś popełni błąd, to natychmiast przychodzi do krytyki i obwiniania. Jeśli nie wyznaczysz granic i nie zaczniesz rozpoznawać jego manipulacyjnych zachowań, to szybko możesz znaleźć się w sytuacji, gdzie zaczynasz kwestionować swoją wartość. I tu warto powiedzieć sobie jasno, to nie ze mną jest problem. Narcyzm to temat, który dotyczy naprawdę wielu z nas, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale rozpoznanie tych sygnałów to pierwszy krok do odzyskania kontroli nad swoim życiem, no i nad relacjami. Kluczem jest świadomość. Narcyz nie zmieni swojego zachowania, ale ty możesz zmienić sposób, w jaki na te zachowania reagujesz. Ok, na dzisiaj to wszystko. Dzięki za wysłuchanie. Jeśli znasz kogoś, kto może skorzystać z tych informacji, to się podziel tym odcinkiem. A jeśli masz pytania, refleksje lub jakieś, nie wiem, własne doświadczenia z narcyzami, to pisz w komentarzu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.